A propos zdrowego rozsądku, był panu potrzebny, żeby odchorować odejście z TVP w takich skandalicznych okolicznościach? Ja w ogóle nie mam pretensji z powodu tego, że oni zrezygnowali z moich usług. To jest... Mam pretensje tylko... O, to też słowo pretensje. No było mi przykro z tego powodu, że właśnie okoliczności były takie, a nie inne. Poczuł się pan oszukany, wykorzystany? No, ktoś ewidentnie przekręcił moje słowa. Wypowiadał się pan na temat jednego z programów? No, na temat jednego z programów, będąc na jego planie. I powiedziałem, i mówiłem o telewizji jako takiej w kontekście tego programu. Czyli powiedziałem, telewizja smakuje różnie, ale ten program wyłącznie słodko i doskonale. W tle były tony cukru, galaretek, blaty kuchenne, roboty, bo to było na planie tego programu. Kazano mi powtórzyć drugą część wypowiedzi i wycięto pierwszą. Mhm. I powiedziałem, że telewizja, znaczy nawet nie było już słowa telewizja, tylko smakuje. Ktoś wcześniej powiedział w spocie telewizja. Tak, bo było was tam kilkanaście tak, osób, telewizja, twarzy TVP. I ja na końcu mówię, smakuje wyłącznie słodko i doskonale. No ja się na coś takiego nie umawiałem. Jak to tłumaczono? Że doskonale wiedziałem od początku, czym uczestniczę. No wiedziałem oczywiście, czym uczestniczę. Nie miałem pomroczności jasnej. Ale też wiedziałem, co powiem i odmówiłem czytania przygotowanego wcześniej tekstu. Nawet nie wiem, jaki on był, bo nie wziąłem do ręki. Po prostu powiedziałem i potem to tak zrobiono. No, to nieładnie po prostu i tyle. Wydał pan oświadczenie? Kazano je panu odwołać? No, złożyć pewnego rodzaju samokrytykę. A jak się wylatuje z TVP? No, ja nie byłem tam, nie, pismo poczta przyniosła, że niniejszym oświadczamy, że zrywamy współpracę. Ja nigdy nie byłem pracownikiem TVP. Myśmy tylko tam dostarczali programy, a telewizja je kupowała. No, przychodzi pismo i tyle.